Is it fair to call you now the baddest woman on the planet? There is only one strawweight queen of the world, and it's me, Joanna, the champion. Michał Cichy, MMA.pl, ze mną Denis Załęcki, przed The War na konferencji. Denis, no pytań mam tyle, że nie wiem, ile nam, czy nam czasu starczy. Najpierw cię zapytam tak. Najbardziej to mnie ciekawią walki kobiet mimo wszystko. Jak było ciężko dobrać w ogóle, skąd ten pomysł na walki kobiet i ogólnie możesz o tym opowiedzieć? Powiem ci szczerze, że tak, ciężko było dobrać, bo wiele zawodniczek zawodowych z MMA się pozgłaszały, to też zawodniczki, jedna z KSW pisała, jedna pisała z FEN-u, jedna jeszcze z swojej MMA, także mieliśmy naprawdę do wyboru sporo kobiet, ale wybraliśmy takie dziewczyny zwykłe, takie jakby, żeby nie obrażać się, takie z ulicy, takie, które nie miały za dużo doświadczenia w ringu. Chcemy sprawdzić ich, jak sobie poradzą, także taki pomysł wpadłem. Myślę, że ludzie to kupią, to się spodoba wszystkim. Ja, tak jak mówiłem, nie robię tego dla siebie, robię to dla kibiców. Pierwsza taka walka w historii świata, chyba świata raczej. Mam nadzieję, że się wszystkim spodoba. Myślisz, że to będzie wzbudzać największe zainteresowanie na tej gali? Właśnie myślę, że to będzie wzbudzać największe zainteresowanie. Właśnie walka kobiet 3-3. Dobra, skoro jesteśmy przy 3-3, wypadła teraz ekipa, są 3 ekipy na turniej. Jak myślisz, mogą się zgłaszać teraz, rozumiem, jakaś nowa ekipa? Bo i dlaczego tak ciężko w ogóle dobrać te ekipy, żeby się biły? Powiem tak, jeśli chodzi o chuliganów, to jest tak, jak wychodzą na ustawki 2-3, już tam po 5-7 dyszy, banda na bandę, to każdy się chowa za kimś. I wiadomo, pierwsza linia robi robotę, a tutaj to będzie wiadomo, kto trenuje, kto się stara, kto ma jaja, bo to każdy będzie oglądał z powtórkami, z powolnym tempie, będzie widać, kto ma charakter, a kto nie, tak? Więc żeby wyjść 3-3 na kamerach i na oczach całej Polski, typu tej polskiej chuliganki, to trzeba mieć naprawdę dużo odwagi. Bo wiadomo, można się zawsze ośmieszyć, może zabraknąć charakteru, dostaniesz w łeb, popłaczesz się i wyjdziesz, nie? Dlatego tutaj chłopacy nie kalkulują i szacunek dla każdego zawodnika, co podejmuje rękawice. Zmieniły się zasady. Jakbyś mógł powiedzieć tym osobom, które nie wiedzą, jak się zmienią zasady teraz w walkach 3-3? W walkach 3-3 ekip zmienią się takie zasady, że jak już gość padnie, to można go rękoma dobijać na ziemi, dopóki nie odklepie lub sędzia przerwie. Bo wiadomo, była walka Wisłoki Dębicy z Górnikiem Wałbrzych, to jak chłopacy padali z Wisłoki po ciosach od Górnika Wałbrzycha, to co, no później wstawali i uderzali w tył głowy, nie? A to się kibicom nie spodobało, też mi się też to nie spodobało, ale wiadomo, chłopacy waleczni biją się jak w lesie, także nikt nie powinien mieć do nich pretensji, biją się jak w lasach, także myślę, że te zasady teraz będą lepsze. A zasady, powiedz mi tak, wasza walka miała być z Górnikiem Wałbrzych na tej edycji, w końcu jej nie ma. Z tego co wiem, Krzysiek z Górnika to jeszcze nie doszedł do zdrowia, więc na kiedy jest planowane w ogóle to starcie? Planujemy zrobić to na listopad, ale mam nadzieję, że jak się go się w miarę wydobrzeje szybciej, to zrobimy to może już w październiku. Mam taką nadzieję. A jak nie, to dało mi słowo honoru, że kogoś za siebie w zastępstwie znajdzie. Także tą walkę zrobimy, tak jak mówiłem, nie zależy nam na pieniądzach, chcemy normalnie honorowej walki. My walkowera nie przyjmujemy. Też chciałbym wspomnieć, że mieliśmy mieć walkę ustawioną z Wysoką Dębicą po 5 osób. Tak ustaliliśmy na gali pierwszej edycji The War. Tacy byli pewni, że wychodzą z nami po 5, a teraz odmówili nam tej walki. Nie wiem dlaczego. Może kalkulacja się włączyła. Nie wiem. Szkoda. To fajna bitka by była. No na pewno, ale to w takim razie powiedz mi, czy ty w ogóle nie wystąpisz na tej gali? Jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić. Jest taki plan, że wejdę. Jak nie znajdzie się jakaś ekipa 3-3, to na szybko zmontuję swoją i wiadomo, też pójdę po zwycięstwo. Tylko nie wiem, jak to będzie później w finale, czy ja będę musiał być po tej albo po tej stronie. Także to będzie trochę słabe, ale jak znajdzie się jakaś trójka, to my proponujemy jako Elana, jako sama Elana, nie połączona ze Stalą, jako po prostu Elana Toruń. Wystawimy 5 chłopaków, także propozycje rozsyłamy do każdej ekipy w Polsce. Nawet do zwykłych sportowców niech się dobierają, niech wychodzą z nami. Sprawdzimy się czysto sportowo i tyle. Gala będzie znowu przy ograniczonej liczbie kibiców, czy będzie tym razem więcej? Jak to będzie wyglądać? Będzie ograniczenie z powodu bezpieczeństwa. Jak wiemy, nie wszędzie ma się przyjaciół, też są ludzie, którzy źle życzą, dlatego lepiej dmuchać na zimno. Powiedz mi, przy pierwszej gali mieliście duże problemy, dużo osób kładło wam kłody pod nogi, gala się odbyła, okazała się sukcesem. Teraz rozumiem, już jest trochę z tym lepiej, czy dalej macie kogoś przeciwko sobie? No, mamy wiele osób przeciwko sobie, ale to są niegroźne osoby. Jak po prostu przegną pałę, to po prostu zapamiętają je do końca życia.
raczej by nie chcieli mieć ze mną konfliktu. Ja jestem pamiętliwy, ja nie zapominam, a jestem osobą mściwą, także ja nikomu nie ryję pod górkę, więc sobie nie życzę, żeby ktoś mi robił. Czysto sportowo, ja mam gale, inni mają swoje gale, niech każdy robi swoje, nie wpierdalamy się sobie i tyle. No właśnie, dobrze, że o tym wspomniałeś, bo gal na gołe pięści w sierpniu będzie 3. Gale MMA nie będzie praktycznie w ogóle, więc dość jest to zaskakujące, że wszystkie gale na gołe pięści się odbywają w tym w jednym miesiącu. No jest zaskakujące, ale ja dążę do tej organizacji, by była numerem 1. Dbam o zawodników, interesuję się nimi. No to chyba wszystko, nie? I to jest najważniejsze, szanujesz, będziesz szanowany, tak? Do każdego zawodnika trzeba podchodzić normalnie, z sercem, coś mu się dzieje, za mnie rękę trzeba pytać, dzwonić, załatwiać operację, rehabilitację, przecież kurwa, to jest normalny człowiek, a nie zabawka, to nie jest żołnierz, który wychodzi i się napierdala, a ty zarabiasz pieniądze, tak? To też jest jego praca. Też nie zabraniamy zawodnikom mieć swoich sponsorów, jak niektóre organizacje, to jest w ogóle nie do pomyślenia, że zarabiasz 5 tysięcy albo 4 tysiące za walkę, a nie możesz swojego sponsora przedstawić, który daje ci równie dobrze taką samą wypłatę jak i oni, albo i lepszą. Do tego u nas czegoś takiego nie ma. My jesteśmy normalną, fajną federacją i do tego dążymy. Mam nadzieję, że będziemy kiedyś numerem 1, a zawodnicy będą nas doceniać. Prowadziłeś dzisiaj konferencję już po raz drugi. Jak się czujesz jako konferencję? Słabo, nie moja dziedzina, się czuję źle, ręce mi się trzęsły. Było gorzej chyba niż na pierwszej, także to nie jest dla mnie. Wolę się bić, lepiej mi wychodzą wywiady z tobą, bo już się znamy troszeczkę, się mniej stresuję. Słuchaj, miałeś walczyć w Dubaju. Co się stało, że w końcu nie ma tej walki? Przełożyli walkę na 30 października przez pandemię. Także no, przez pandemię, bo ktoś tam, mój zawodnik nie mógł dolecieć. Ja jestem w treningu, jestem w sztosie, ważę 110-111 kg. Dynamiki kondycji już mi nie brakuje, także mogę się bić z każdym. Ciekawi mnie jeszcze, oprócz takich zmian w zasadach walki, co jeszcze możesz sobie przypomnisz, co jeszcze zmieniliście pod kątem organizacyjnym? Pod kątem walk? Tak. Co zrobiliśmy? Z MMA przeszliśmy na stójkę, czyli K1 plus łokcie plus uderzenia głową. Kibicom się nie podobało to, jak nasz faworyt Viking, zwycięzca turnieju pierwszej edycji The War, że przytula wszystkich, dusił, każdy miał też o to pretensje, ale wiadomo, jak jest zawodowiec, no to po co ma się męczyć, po co ma się bić, chłopaka mnie w stójce, ma dawać im szansę, skoro jest stricte parterowcem, no to robi swoje, tak, zrobił swoje, zarobił szybko, łatwo pieniądze, pokazał klasę, ale my to, jak mówiłem, robimy to dla kibiców, więc zrobiliśmy ankietę, wszyscy chcieli, żeby to było K1 na gołe pięści i zrobiliśmy właśnie K1 na gołe pięści. Dodaliśmy po prostu dwie rundy po dwie minuty, żeby... Dobra, już zgubiłem wątek. Dodaliśmy dwie rundy po dwie minuty, trzecia runda do końca. Jeszcze na koniec się zapytam o komentatora The War, Tomka Sarary, debiut w MMA. Oglądałeś, widziałeś, wiem, że ty nawet byś się chętnie też z nim spróbował. Ciekawi mnie właśnie, jak na to patrzyłeś. Pewnie. Ja tam nie odmawiam walki nikomu. Ja naprawdę, pewna organizacja, o której niedługo będzie też głośno, znaczy jest głośno, we wrześniu będzie druga edycja. To jest IFM Show. Niedługo się dowiecie, ile osób odmówiło mi walk. Ja tam nie odmawiam nikomu, mogę się bić z każdym. Też trenuję, teraz zapasy robię parter. I co? Chyba wszystko, mogę się bić z każdym. No to mnie zaskoczyłeś, bo myślałem, że tylko robisz stójkę, ale widzę, że tu pełne MMA idzie. No to cóż, Denis, czekamy i na galę, i na twoje kolejne walki. Dzięki za wywiad. Dzięki bardzo, pozdrawiam. Is it fair to call you now the baddest woman on the planet? There is only one strawweight queen of the world, and it's me, Joanna, the champion.